Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Silverek, to jest Dersu Kumatu, a oto kolejny odcinek King's Bounty, Wojownicza Księżniczka. I tutaj podejrzę jest dom piękny Gahultaj. Czy mamy coś ciekawego, że z nią do pogadania? Chyba na razie nie. O, tu w ogóle coś dziwnego jest, a ten nasz Hogan cały. W sumie mogę go rozwalić jak tam stałem, ale jeszcze będzie mi okazję. Co my tu mamy? Bonus do obrony i smok chaosu. No dobra, nic ciekawego tu już nie ma. Większość jednostek stąd wykupiłem wcześniej już. Rozproszenie. No dobra. Co tutaj jest? Skarbek w drzewie ukryty. Ale nic w niej nie ma. Więc test tego skarbu. A tu mamy... O kurczę. Dość wbrew pozorom ciężką walkę. 2600 szkieletów to nie mało. Ile macie zdrowia kostki? 26 tysięcy, tak nawet nie za bardzo idzie cokolwiek użyć na was. Może się przyspieszmy w takim razie, ale i tak nie dojdziemy. No niech to klicho kurza stopa. Nie dojdziemy i tak. Chociaż tu podejdźmy. Ile trole mają ruchu? Czy tylko tyle co mają, tak? No to podejdźcie w sumie, w kolejnej turze dojdziecie. Ty mógłbyś się w kostki wbić, ale tylko pod warunkiem, że smok tutaj postawi kamienną ścianę. Dup, 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 dup. No i teraz do boju! Nie będzie krytyka, co prawda, bo... A nie, jednak będzie. Nie będzie pasywki, ale jednak, no. Jak to jest z tym jego ostrym dziobem? A atakując po linii prostej. Aha. Dobra. Czyli ta pasywka trochę inaczej działa niż przez cały czas myślałem, że działa. Pierwotny lęk tutaj może na tych nie zadziałać, co prawda, ale na resztę powinien zadziałać. Więc podejdź tak trochę do przodu i pieprznij ich wszystkich pierwotnym lękiem! Bójcie się naszego wielkiego T-Rexa! A ty zmasakruj im szamanów, bo wszyscy doskonale wiemy, co te badziewia potrafią zrobić. 7000 obrażeń i jeszcze drugi atak mu się naładował, no ja pierdzielę. Ja nie mam ich szczególnie dużo, szamani. Proszę mi to ich nie bić. Moje prośby zostały niewysłuchane. Jeszcze pomyślcie, ludzisko, o takim pewnym fakcie, że oni mają redukcję obrażeń magicznych o połowę. Nawet więcej. I tak tyle zarwali. Wiecie, jak to boli? To, wiecie, wy tutaj nie gracie, wy nie musicie potem tych jednostek rekrutować. To bardzo boli. Po prostu szamanizm tak boleśni. O, tak fajnie się ustawił nasz przeciwnik. Chociaż kurczę, nie wiem, że tak fajnie, bo... O, no wiecie, jednak ja bym to nie atakował, bo to może się źle skończyć. Chociaż może krytyk wejdzie. Ale... Wiesz co, użyj biegu. Pierwszy tych najpierw. W sumie duży tu poskoczysz pierwszy niż tych. Jak ci już dam kamienną skórę. Chyba, że... O, kolejna kolejka mu się załadowała. Tym lepiej. Wiem, że mogłem tutaj dwóch naraz, ale najpierw kamienna skóra, a potem jakieś takie akcje desantowe. Czy akcje takie nie desantowe, tylko właśnie... Bo na to w ogóle z morza chyba musi być koniecznie. Takie właśnie akcje, wiecie, face to face, pojedynki. Czy może się tura odnowiła temu naszemu Gorgulowi? W sumie nawet nie wiem. Jest chory z tą swoją rządzą krwi. Chory na resory. W sumie nie ma kontry, więc napierdzielaj. Też to był błąd, bo zablokowałem temu atak, a on nie okrąży w jedną kolejkę. No dobra. Zrąbałem. Moja wina. Hajranty masakrują! Przestańcie i masakrować moje hajranty! Ktoś mi polecił je wymienić na brontosy, ale jest taki problem, że po prostu, kurczę, nie mam brontosów. No nie ma, po prostu nie zrespiły się. Nie widziałem żadnego brontosa na tej pierdzielonej wyspie. Recha. Na kontynencie Recha. Nie jest wyspa. A te trole są kurwa wytrzymałe, trzeba będzie chyba zastosować naszą taktykę mistrza walki, czyli użyjemy kuleczki analnej zagłady plus 10. Czyli bez większych celegieli, zrobimy tak. I ile zabiję? Z 10? A to chyba przy szczęściu. No, 12. O, szkoda, że tu nie możesz patnąć. A ty, bo zabijmy raczej. A nie, to nie ty, kurczę, dobra. Pomyliłem jednostki. O, masz tu spokojnie podejść, mi tutaj zwiększoną obronę, a nie boli te parę punktów obrony więcej dla nich. O, z tego został posąg, więc kontry nie będzie. O, jeszcze dwa krytyki! Jak mi smutno. O, ho, ho. Podwójny damage w niego, proszę.
Ale ty możesz tu podejść i zbieramy się już do wskrzeszenia. A ja zrobię cięcie, bo nie widzę sensu tutaj pokazywania już tak do końca, bo to już będzie nuda. I kamień i kupa. No i dobra, kontrą Hajranty rozwaliłem. No ale zdążyłem powskrzeszyć całą resztę, więc tylko 12 Hajrantów straty. O ile można powiedzieć, że tylko. Tam w ogóle dupa Dersukuma to jest na horyzoncie widoczna. A tu mamy Rehuma. W sumie możemy go jeszcze utłuc, tylko że mamy problem z maną. 16 many to może być na walkę z takim potworem troszeczkę niewystarczająco. Chyba że zagramy sobie w sumie. Zaryzykujmy, zagramy sobie może właśnie na dużą ilość kuleczek zagłady. Może to jakoś wyjdzie. Skąd ja wygrałem tyle maksymalnego szału? Nie mam pojęcia. Chyba te itemki coś tam pozmieniałem, to mi to tak wpłynęło. O, zobaczmy, ile te jego katy mają życia? 20 tysięcy. No to możemy zagrać, tak jak powiedziałem, czyli na piorunku listy. Następnie sobie zestujemy tę tureczkę za pomocą naszej zdolności tam obudzenia smoka i kolejną tureczkę sobie zapewnimy w ten sposób. No, kuleczka 32, to bardzo dużo wbrew pozorom. A teraz używamy sobie znowu naszego zaklęcia, które chyba było gdzieś tutaj. Jest, przebudzenie jest smoka poziom 3. Tup, tup. I następnie znowu kuleczka. Szkoda, że nie mamy jeszcze troszeczkę many, bo byśmy mogli sobie użyć jeszcze jednej kuleczki. A to już by było dość hardcore'owe. No jakby nie wziął 3 kuleczki w jedną turę. W sumie mogłem użyć jakiegoś tego zwiększenia many i coś mogłoby z tego wyjść. Rochtun, demoniczny ochroniarz przywołany przez nieudolnego demonologa. Okej. Okay. Czekasz. Czekasz. Nie wiem, podejść 2 kroki. Użyj pierwotnego lęku. O, to ma prawie wszystkich weszło. I czekasz. Ty możesz sobie szczelić. Masz pełną strzałeczkę, więc strzelaj. 24 to nie mało. Jeszcze możemy dać drugą, która sobie bardziej postrzelasz. Wiem, że to lubisz. Lubisz to. No, czyli nasz ruch, jak myślałem, będzie właśnie polegał bardziej na jakiejś magii ognia i demonicznych portalach, aniżeli na jakichś tam błyskawicach czy czymś takim. To w sumie dla mnie jest dobre. Chociaż nie mam za bardzo odporności na magię ognia, ale i tak wolę ją od jakichś tam innych rzeczy. Po linii prostej, więc krytyk. No, tak sądziłem, 24. Jest bardzo ładnie. Kaci po prostu zdychają, że masakra. Ryzykujemy? Kurczę, ryzykujemy. Najwyżej nam stracimy trochę tych jaszczurek. No, no, 5 nam zabrali, no bez przesady. Jeszcze drugi atak. What the fuck. Jeszcze ty mu dorąbiesz. O, jaka masakra po prostu. 90 strzału już mamy i 17 many. Co nie mam tyle many? Czemu mi się mana przywraca za każdy taki mój jednostek? Jakiś przedmiot taki mam? Czy miałem 5 many, mam 17 nagle. Soje. Coś się dzieje. Nie, że jestem przeciwko, ale to jest dziwne i tak. A, ja chyba, że jak bije demony, to mi się mana przywraca z tej coś tam boskiej kary czy czegoś takiego. Teraz to ma sens. Tylko chyba tylko jak moje jednostki biją. Nie może być chyba demarz taki, wiecie, normalny. Oho, teraz nie będzie krytyka, no bo nie ma linii prostej. Znaczy, no, jest szansa spora na krytyka, no ale jednak, no, nie jest pewne wtedy. No, to w sumie nic nie musi robić, aż pełen HP. Bo T-Rex ma tam fajną zdolność leczenia się, jak zabije jednostkę, bo jak sobie ją zje po prostu. Czyli ciało jej wtedy już. Ty tam zmasakruj. O, a ty masz kolejną turę. No tak nie za bardzo, no trochę się boję, że krytyka walniesz, wiesz. Tak po prostu się trochę się cykam, no. Przyznam się, trochę się cykam. Że krytyka. W sumie mogę nim go poruszyć tutaj. Mniejsza sobie już cięcie, bo ta walka już jest zakończona. No i po walce, jak was ciekawi, dlaczego straciłem te 3 jednostki, to powiem tyle. Kula ognia. Więcej nie mam tutaj do dodania nic za nic. Po prostu kula ognia. Dobra, mamy tu jeszcze kolejnych 2 przeciwników. Całe Dersu rozwalić w 2 odcinki to było całkiem nieźle, więc jedziemy dalej w sumie. Nie straciłem jakoś tak szczególnie dużo jednostek, żebym musiał się cofać. Niczym jakiś tchórz. O, ogniste zjawy, mamy tyle szału nabite, czemu nie? Bum, doskonale! I nie musimy tyle szamanów raszować jakoś szczególnie, fakt, będziemy, ale nie będziemy jakoś tak, wiecie, byle szybko, to pies ślepych narobił, czy coś tak to było, nie pamiętam. No, nasza odporność na magię jednak, no, troszeczkę nam daje tych sił. No i mnie moja znać w drugiej tury, więc nic nie rób. Już. Ryba Hajrant jest przed wodzami orku, mam takie dziwne wrażenie.
czy tam ogrów, mniejsz jaki to wódz, grunże wódz. Wódz być dobry, wódz dawać jeść, wódz być dłuc. O, pieron kulisty? Nie. Przyspieszenie many najbardziej. Po co przyspieszenie many? No chyba wam nie muszę tłumaczyć, że teraz zrobimy coś takiego. Pach! Bum! I robimy masakrę. Ponieważ... szczur się wkurzył! 5 jednym hitem, oni mu 51 obrażeń. Podobnie. No nie ma co, jakby je spojrzeć, to trochę podobne. No nie wiem, czy Hierantem chce wlatywać. No, ile to masz tej redukcji? 38! No to nie. Cofnij się, Hieraś. O, ty T-Rexie to masz wyrąbane. Jak cię magię nie będą odduczać, to masz naprawdę wyrąbane nawet bez tej swojej zdolności. Cały czas używają tego wrednego swojego przyciągnięcia. Ach, akurat Hieranty przyciągnęli pod najgorsze, co się dało. Spokój. Normalizacja. Całkiem fajna zdolność. Ja ten za bardzo trochę nie używałem, bo one są najbardziej przydatne w początkowej fazie gry, ale jak widzicie, no, taka normalizacja potrafi być przydatna. Takie spowolnienia całą turkę. Turkę. W sumie, T-Rex, pokaż, kto jest prawdziwym królem. Niby ten też przerośnięty, ale no jednak, to jest znowu w sumie tego zamku. Bo on jest groźniejszy. Mniejszy, ale groźniejszy. O, się prześlasił. T-Rexiusia. Wszyscy się boją T-Rexiusia. To jest taki T-Rexiuś gumy. Taki gumowy T-Rexik. O, masakruj. Pach. 6 jednym strzałem. 6 jednostek najwyższej klasy. Okej. Okay. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, jakbyśmy mieli dowodzenia z 2 razy więcej. W sumie nie wiem, czy będziemy mieli w ogóle 2 razy więcej dowodzenia. Realiza ten totem. Bo ci blokuje strzał. I masz w takim razie drugi strzał. Jak ci po chamsku zablokowali, to my ci damy kolejny. I wiecie co, ta walka jest już skończona, więc w sumie nie będę jej przedłużał. Cięcie. No i po walce, proszę bardzo. 6000 sztuk złota, 0 strat. Nie było zbyt ciężko i... wow, nawet nie miałem sekundy, żeby cokolwiek powiedzieć. W sumie sekundę to miałem. Bo bądź co, bądź coś powiedziałem, ale mniejsze o to. Zaczynamy tym razem od zjaw. I tak szczerze tą walkę też najpewniej wytnę, bo ona już będzie banalna również, więc... nie będę was nie męczył. Dobra, dzień. No i dobra, walka zakończona. Znów zapomniałem pokazać wyników, ale w sumie nie było za ciekawe, bo nic nie straciłem. Kasy było tyle co i nic. W sumie to jakoś nie było za ważne. Doświadczenia także było grosze. I tu mamy myśliwego Hartoga. Stać, kto idzie, słyszycie? Ork odwraca się gwałtownie i wystawia włócznię. Po jego oczach oraz zrzących kolanach można wywnioskować, że jest przerażony. Nie musisz się mnie bać, nie mam powodu, by zrobić ci krzywdę. Bać, jestem Hargot, potężnie odważny wojownik z plemienia Dersu. Hargot zabijać dużo goblinów, on silniejszy nawet od mocarza Hogana, ale Harlock nie mówi tego Hoganowi, o nie. Kiedy w naszym lesie zjawi się okropna bestia, ogromny gadający pająk, który kraść nasze dzieci, Hartog mówić, ja iść do jaskini i ubić pająk. No i jak ci poszło zabijać pająka? No nie do końca, Hartog wejść do jaskini pająka? Tak, ale pająk dziwny, zwyczajna bestia, to gadający pająk, opowiedz Hartogowi, że pochodzi z magiczna wyspa, że być stworzony przez straszliwego czarnoksiężnika. Moje ręce puścić miecz, nogi zacząć się trząsić, Hartog uciec. Czy chcesz, bym zajęła się tym pająkiem? A zrobisz to? O, Hartog, bać się gadającego pająka. Jeśli ty wygrać, to zaś wielka nagroda. To iść do jaskini, Hartog, czekać. Wioska plemienia Dersu zbyt straszne, to znaczy zbyt nudne stać tutaj, kiedy ty walczysz z pająkiem. Ja czekać w wiosce, ty szybko przyjść. No dobra, zobaczymy. Tu jakiś boss kolejny jest, nie? Wow, ale przerośnięte bydle. Powietrze w jaskini zatęchłe nad rozrzuconymi wszędzie kośćmi, zwycają stare pajęczyny, przed sobą widzisz ogromnego pająkowatego stwora. Nie wiem, czy chcę na bossa z niepełną armią iść. Chyba się cofnę. Bo to jest bossek. To jest tak nic boss, to widać, że jest takie przerośnięte bydle, to też będzie z bossem Dersu Kumatu. Więc z nim też można się jakoś tłuc. Sam na jego misję trzeba go zatłuc, to więc walka z nim też będzie jakaś bossowa, nie jakaś tylko gwardia, a jego pewnie różnimy sobie tylko bieczykiem padnie. O nie, nie, nie. Tak pewnie nie będzie. I znowu podobne armie, kurczę, nie będę jeszcze tego pokazywać z tym walki. No i ludziska też mam taką prośbę, nie pytajcie się, czy ja już ukończyłem King's Bounty, bo wam się wydaje, że skoro te odcinki mają po 14-15 minut, to znaczy, że powinienem mieć już ich, skoro mówię, że ten nagrywam 1000, no. Może przegiełem, ale powinien mieć to 150, no bo skoro wie, że ten nagrywam, to tyle powinno być. O nie, no bo jak odcinek na przykład dla was ten trwa, no nie wiem, chyba 14 minut, chwilę temu przebiliśmy,
No to dla mnie on już trwa minutę 46, no bo to trzeba wszystko powycinać, coś tam porobić, etc., etc., więc to wszystko się przedłuża. A teraz cięcie i mi się wydaje, że spotkamy się w kolejnym odcinku, w którym to już zajmiemy się dokończeniem plądrowania Dersu, bardzo możliwe. Można tym bossem? Zobaczymy! Do następnego razu i cześć! Hej!